Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora Simple Deform. Jest to modyfikator należący do grupy deformatorów geometrii. Aby pokazać, jak działa, dodam do sceny zwykłego cuba i na samym początku potnę go, no tak przynajmniej kilka razy, żeby jego geometria była dosyć bogata. W tym momencie w modyfikatorach dodam modyfikator o nazwie Simple Deform i od razu widać, że ten cube lekko się skręcił. Jest to podstawowe działanie tego modyfikatora. Otóż istnieją tutaj cztery możliwości deformacji. Twist to jest skręcenie, bend to zgięcie, taper to takie jakby stworzenie pryzmy, a stretch to rozciągnięcie. I teraz istnieje parametr taki jak deform, który nazwany jest faktor, czyli siła czy też czynnik, który określa, jak bardzo mój obiekt się deformuje, czyli jak silna jest wpływająca na zmianę kształtu deformacja. Standardowo można ustawić sobie jedynkę i teraz obejrzymy sobie, jak działa na przykład bend. Bend jest to zgięcie, a więc dostaje taki fajny kształt pochodzący jakby z wycięcia pewnego walca. Coś takiego powstaje, też całkiem przyjemna rzecz. Wszystko oczywiście z tego mojego nieszczęsnego cuba. Mogę zrobić też taper, który buduje mi taką piramidę natychmiast. Oczywiście piramida może być wygięta tak bardzo, że aż zacznie się przełamywać sama przez siebie. Ok, mogę również zrobić odwrotną piramidę. I mamy na samym końcu opcję stretch, która jest bardzo ładna i pozwala rozciągnąć przeciwne ściany takiego cuba, odpowiednio wyginając pozostałe. Troszkę przypomina to efekt działania operacji bridge, znanej z narzędzia Loop Tools, no ale tak nie do końca. Mamy teraz w tym narzędziu możliwość stworzenia na przykład jego kopii i na przykład zamiast stretch zrobienia opcji twist i wtedy mogę na przykład dodatkowo jeszcze skręcić tego typu kształt. Potem mogę zrobić następną kopię i zgiąć to, co powstanie. Także można się tutaj bawić na rozmaite sposoby i wygenerować bardzo szybko dosyć skomplikowane kształty. Gdybym na to popatrzył, to bym się zastanawiał, jak to zostało zrobione. Ależ to musiał być mistrz modelowania. Ok, pozostałe opcje, które mamy w tych modyfikatorach, są w zasadzie wspólne dla wielu z nich, a więc część z nich już omawiałem wcześniej. Są to takie coś jak Vertex Group, czyli grupa wierzchołków, czyli wierzchołki, które będą reagować na ten modyfikator. Możemy na przykład sprawdzić, co będzie, jeżeli zaznaczę tylko górę i dół. Przyjrzymy się, dodam je do grupy wierzchołków, cicho, żeby nikt nie wiedział. Ok, ustawię im wagę na 1. I teraz zobaczymy, co będzie. Jeżeli ustawię tą grupę jakoś... No i widać, że zrobiło się coś dziwnego. Nie spodziewałem się takiego wyniku, ale zawsze powstaje coś fajnego z takich prób. Dobrze, usunę teraz tą grupę przez Delete, Enter. Oprócz tego, co jeszcze możemy zrobić? Istnieje takie coś jak miejsce, z którego deformacja się zaczyna. I to jest pole, które nazywa się Origin. I aby pokazać, jak to działa, muszę wstawić jakiś inny obiekt. Na przykład obiekt typu Empty. Ten Empty niech sobie stoi troszkę z boku. Teraz dodam ten obiekt jako początek deformacji. Od razu widać, że wygięcie zależy od tego mojego obiektu empty. I mogę teraz, przesuwając obiekt empty, sterować siłą tego wygięcia. Więc jak obiekt jest daleko, to wygięcie jest duże. Bardzo fajna sprawa. Mogę także przekręcić tym obiektem, tworząc rozmaite deformacje, które są całkiem fantazyjne i zaskakująco wyglądają. Tak samo oczywiście we wszystkich innych przypadkach. Jeżeli to będzie twist, proszę bardzo, twist może być w różnych osiach i mam teraz taki falujący kształt. W osi Z wygląda to tak, w osi X na przykład tak. Nie widać tutaj za bardzo szczególnych różnic. Bend, proszę bardzo, może wyginać obiekt jakoś tam. Oczywiście siła tego wygięcia to jest położenie obiektu. Ok, obiekt może sam przez siebie ładnie przejść, odwracając się na drugą stronę. Sympatyczne. Mamy także jeszcze możliwość zobaczenia, co robi stretch. O stretch już widzieliśmy. Taper z kolei będzie budował piramidę, ale ta piramida będzie budowana zależnie od tego, gdzie znajduje się nasz dzielny empty. Więc mogę mieć tego typu efekt. Ok? Jakieś tego typu akcje. W porządku. Mamy także możliwość w niektórych przypadkach blokowania osi. Na przykład jeżeli zablokuję oś X, w tym momencie transformacja nie działa w osi X. Jeżeli zablokuję oś Y, to transformacja nie działa w osi Y. I przypadkiem wróciliśmy do naszego oryginalnego cuba. Więc włączę jedną z tych osi, na przykład oś Y i widać, że teraz w osi Y wszystko ładnie się dzieje, a już w osi X nie. W innych przypadkach jest podobnie, mogę wyłączyć jedną z osi i wtedy nawet obroty nie będą w stanie tego ruszyć. Ok? Chociaż jednak widać, że deformacja jest tak silna, że odbywa się również w innych osiach. Parametry takie jak limits określają, jak daleko
jak blisko od krawędzi obiektu zachodzi deformacja. Jeżeli wezmę sobie opcję Twist, usunę tego obiekt, ten obiekt empty i ustawię się tak, żeby widzieć kostkę w miarę normalnie, no to teraz tak, ten Twist określony przez faktor, weźmy sobie troszeczkę mniejszy, można zmieniać za pomocą tego parametru limit. Już widać, jak to działa. Jeżeli obcinam, to od pewnej części mesza dochodzę na przykład do połowy i później idę w górę. Oczywiście istnieją tutaj pewne jakieś dziwne zachowania, które zmieniają mi całą geometrię. Weźmy sobie, odblokujmy oś X. No widać, że teraz sobie to działa. Być może jest coś nie tak. Co my tu mamy? Factor, origin. Nie no, wszystko powinno być ok. Ale o dziwo, działa tylko jak zablokuję, nie, odblokuję oś. Sorry, one były zablokowane, ja je odblokowałem. Dobra, więc teraz widać, jak to działa. Ok, cały obiekt się kręci. Jeżeli będę miał maksimum zmniejszone, to również od góry będzie ta deformacja zachodziła. No i teraz odpowiednio wybierając miejsca, mogę osiągnąć na przykład taki efekt, jakby ten klocek był tylko w środku skręcony. Sympatyczne, bardzo ładnie działa. Oczywiście siła również jest do regulacji. Tego typu zachowanie jest bardzo ładne. Oczywiście działa to dokładnie tak samo w pozostałych miejscach, z tym, że tutaj można mieć tą deformację zaczynającą się od pewnego, powiedzmy sobie, elementu. No i tak, tak samo Staper dostaje teraz taki bardziej lejkowaty kształt. Bardzo sympatycznie. No i Stretch, jak widać, również. Także mam nadzieję, że ten modyfikator jest wyjaśniony i można będzie go wykorzystywać w różnego rodzaju prostych, powiedzmy sobie, modelowaniach czy w prostych scenach. Gdyby były jakieś pytania, to poproszę zadać je w komentarzach, no i wtedy zobaczymy, czy będę w stanie odpowiedzieć. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.